Po wystawach Kino Polonia i Mechaniczne Oko czas na trzecią ekspozycję przygotowaną przez NCKF, czyli Materię Kina. Wystawa przeprowadzi Was przez kolejne fazy produkcji filmu, od scenariusza przez budżet, pracę na planie, postprodukcję, promocję i dystrybucję. Wszystkie filmy zaczynają się jednak od pomysłów. Dziś pokażemy Wam, w jaki sposób filmowcy sięgają po prawdziwe historie, inspirując się biografiami artystów czy życiem ludzi, którzy zostali wciągnięci w wir historycznych wydarzeń. Ostatnia rodzina to debiut fabularny Jana P. Matuszyńskiego, filmowa biografia malarza i fotografa Zdzisława Beksińskiego, jego syna Tomasza, który był znanym dziennikarzem muzycznym, oraz żony Zofii. Pomysł na film powstał niedługo po tragicznej śmierci Beksińskiego. Przypomnę, że został on zamordowany w 2005 roku. Wcześniej, w 1998 roku, stracił żonę, a jego syn Tomek popełnił samobójstwo. Beksiński jako malarz wzbudzał skrajne reakcje. Od uwielbienia po nagminne ze strony krytyki zarzuty o kicz. Przez lata niepokoił wyobraźnię odbiorców swoimi niesamowitymi wizjami, pełnymi zgliszcz, upiorności i okrucieństwa. Przez niemal pół wieku Zdzisław Beksiński dokumentował prozaiczne, codzienne życie swojej rodziny. Robił to w rozmaitej formie. Pisał listy, fotografował, prowadził dziennik foniczny, kręcił amatorskie filmy. Po latach materiały te stały się dla twórców filmu bezcennym źródłem informacji i inspiracji. Scenarzysta Robert Bolesto w jednym z wywiadów przyznał, że tekst przeleżał w szufladzie 6 lat i dopiero po ukazaniu się książki Magdaleny Grzebałkowskiej Beksińscy Portret podwójny wrócił do obiegu. To właśnie wtedy reżyser trafił na tekst autorstwa Bolesty. Skontaktował się z nim i zaproponował współpracę. W filmie wykorzystano oryginalne nagrania z wywiadów radiowych i telewizyjnych, w których Beksińscy faktycznie wzięli udział. Twórcy dokładnie odwzorowali również mieszkanie rodziny. Zbudowano je w studiu filmowym, a widok zza okna został dodany w postprodukcji. Zrekonstruowany na podstawie zdjęć tak, aby jak najwierniej oddawał zmieniający się przez lata krajobraz. Codzienne życie artystów oglądamy też, a raczej możemy podglądać, w filmie Łukasza Rondudy Serce Miłości. Przy czym codzienność jest tutaj raczej przestrzenią sztuki i odwrotnie. Związek Wojciecha Bąkowskiego, muzyka i twórcy animacji oraz Zuzanny Bartoszek, poetki, artystki audiowizualnej, to osobny, wymykający się definicją performance. Ronduda, zafascynowany postacią Bąkowskiego, początkowo chciał zrealizować film bez aktorów, bliski dokumentowi, na wzór swojego debiutanckiego performera. Koncepcja jednak ewoluowała i w końcu reżyser zdecydował się na konwencję bliższą klasycznemu filmowi fabularnemu. Na potrzeby filmu powtórzono i zrekonstruowano m.in. śpiewane przez Bąkowskiego piosenki, instalacje czy działalność artystyczną Bartoszek. Artyści uczestniczyli także w samym procesie powstawania scenariusza, pracowali wspólnie ze scenarzystą i dopisywali wymyślone przez siebie fragmenty. Wystawa Bartoszek w galerii zaistniała tylko w filmie, a kluczowe dla dramaturgii rozstanie artystów w rzeczywistości nie miało miejsca. Keyboard, Porta Sound, PSS. Ten film to absolutny klasyk. Tą historią żyła kiedyś cała Polska. 1985 rok. Bracia Zielińscy, 15-letni Adam i 12-letni Krzysztof, postanawiają uciec z komunistycznej Polski. Ukrytym w podwoziu ciężarówki braciom udaje się dostać do Szwecji, gdzie otrzymują azyl polityczny. Dramatyczną ucieczkę kilka lat później na ekran przeniósł Maciej Dejczer w filmie 300 mil do nieba. Bracia w wywiadach przyznają, że trwająca 26 godzin podróż nie była aż tak sensacyjna, jak ta pokazana w filmie. Braciom w ucieczce nie towarzyszyła żadna koleżanka. Nie mieli również akordeonu, mimo że Krzysztofa pasjonowała muzyka. Nie rozdzielali się, a na granicy szczęśliwie nie było psów. I oczywiście trafili do Szwecji, a nie jak w filmie, do Danii. Wymiar polityczny tej historii, śledztwo i starania służb o ściągnięcie chłopców do kraju, to osobny wątek, który nie wybrzmiał mocniej w scenariuszu. Niemniej jednak film ten pozostaje jednym z ważniejszych dokumentów swojego czasu. Jędrek? Jędrek, nie wracajcie tu nigdy!